Q5, ta jest w manualu. Skóza 220 ma przejechane. Dwulitrowa, 170 koni. I tutaj jest w automacie, w S-Line, 2009 rok. To jest już automat. Skóra z Alcantarą niezniszczona. Właśnie przed chwilą zakupiliśmy takie Audi Q5 z 2012 roku. 190 tysięcy ma przejechane. Dwulitrowe w manualu. 177 koni. Kosztowało 12 700 euro. Niezniszczona. Oglądaliśmy też sporo innych, no ale przebiegi różne, ceny różne, tak samo. Akurat w białym kolorze ciężko dostać. Trafiliśmy na takie. Także. To stała nawet ta moja sprzedana. Ale mówisz o nie wiem, gdzie stoją, jakby ktoś szukał czarne, grafitowe, nie ma problemu z takim jołtem. Mamy tutaj Q3 z 2015 albo 16 roku. 15 rok bodajże. Kolorze niezniszczona. Praktycznie auto wygląda jak nowe. Co z tej strony jeszcze? No jest rano, jest zaśrubione wszystko. Czekam na sprzedawcę, bo nie wiem ani ceny, nic nie wiem. No i przebiegu. Dla jednego z moich klientów Audi Q3. Widziałem właśnie klucz od sprzedawcy i zaraz zobaczymy w ogóle, jaki to ma przebieg i tak dalej, tak dalej. Stan widzę, że bardzo ładny tego auta, kolor też może się podobać. Dwulitrówka na pewno. Przebieg malutki, 106 tysięcy. Manual. Jeszcze raz tak tylko nagram to auto. Jak ono wygląda? Kolor bardzo ciekawy. Dwa komplety kół. W środku jak nowe. 106 tysięcy przejechane.
auto, 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 au